szybka konfrontacja dwóch odmian pomidorów gruntowych, karłowych, samokończących. Odmiana Babinicz, odmiana Betalux. Co zauważam? Betaluxy puszczone samopas rodzą owoce 4-6 sztuk większych owocków, około 150-180 gramów, a potem krzaki są obsypane taką drobnicą 50-60 gram. Babinicz, bardzo równe, powtarzalne pomidory. Różnica w wadze między poszczególnymi owocami maksymalnie 20 gramów. Pomidory zebrane z jednego krzaka. U mnie plus za samą powtarzalność i za wielkość owoców. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam na kanale Amatory Działkowiec, z tej strony Robson. Dzisiaj zapraszam wszystkich widzów na kolejną recenzję nowej odmiany pomidorów, którą wprowadziłem w tym sezonie do naszej uprawy. Będzie to pomidor gruntowy, karłowy, samokończący o wdzięcznej nazwie Babinicz. Zapraszam. Zanim Wam opiszę cechy tego pomidorka, ładnego pomidorka, krwisto-czerwonego, to odpowiem na pytanie, które pewnie się pojawi, o ile już ktoś nie wklepuje tego pytania na swojej klawiaturze. Po co uprawiasz odmiany gruntowe pod osłoną folii? Bo mogę? Nie, to nie jest przyczyna. Przyczyną jest to, że mieszkam w takim rejonie, który można by było spokojnie nazwać zagłębiem ziemniaczanym. Tu wszędzie dookoła uprawiane są ziemniaki i czy prędzej, czy później pojawia się tutaj zaraza ziemniaka i kładzie, ukatrupia te wszystkie pomidory, które rosną w gruncie. Chyba że je intensywnie opryskujemy, a ja tego nie chcę robić, tak? Kilka lat temu widziałem filmik z panem Godzieskim, ekspertem od ogrodnictwa, i on powiedział, że dajcie sobie spokój z uprawą tu w naszych rejonach pomidorów w gruncie, uprawiajcie pod osłoną. Ja to wziąłem do siebie i tak robię, no i nie narzekam. Teraz druga rzecz, która mnie skłania do tego, żeby wprowadzać coraz więcej odmian gruntowych pod moje foliaki, to jest to, że te foliaczki są niedużych rozmiarów, niezbyt wysokie, więc pomidory intensywnie rosnące do góry, w poprzek i tak dalej, no ciężko im tutaj jest odnaleźć się. Druga rzecz to jest, ciężko mi jest zajmować się tymi pomidorami, obrywać te wilki, redukować liście, obwiązywać te wszystkie pędy na tych sznurkach i tak dalej, kontrolować. Tak naprawdę trzeba to robić codziennie. Ja na to nie mam czasu ani chęci, więc kij z tymi wysoko rosnącymi. Z roku na rok pomidorów gruntowych będzie się pojawiało u mnie coraz więcej. Zadowolony jestem z efektów. Pomidor tam dalej znajdujący się Betalux, to jest drugi Babinicz. Odmiany karłowe mają jakieś może 80 cm wysokości. Nie za bardzo się krzewią. Ten poszedł na dwa pędy. Sporo tych pomidorów jest, bardzo plenna odmiana. Pomidorki ładnie się wybarwiają. Taka rzecz na początku, zmieszałem te dwie odmiany Betalux i Babinicz razem i nie opisałem ich na sznurkach. I tak sobie po pewnym czasie myślę, no Robson, no to zrecenzujesz, o ile je znajdziesz, nie? Ale mówię, spoko, damy radę. No i co się okazało? Okazało się to, że odmiana Betalux jest kulisto, gładko, okrągła. Kuliste pomidorki, gładkie, bez żadnych żeberek, wręgów. A pomidorek Babinicz, jak możecie zobaczyć, ładnie tutaj ozdobiony, delikatnie wręgami. Może zerwę jeszcze jednego, dwa. Ładnie odchodzą od gałązek. Mają te wręgi, także bez problemu udało mi się namierzyć Babinicza. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć o tym pomidorze? Odmiana gruntowa, więc może leżeć na glebie, tak? Na polu. Aczkolwiek podejrzewam, że bez oprysku nie da rady tego uprawiać, żeby to nie chorowało. Jeżeli chcecie unikać oprysków, to na pewno trzeba podeprzeć na jakimś kołku
tego pomidorka, żeby nie leżał na ziemi i nie taplał się w błocie. Jeżeli chodzi o wysokość, to sięga do pasa, no jakieś 80-90 może centymetrów. Plenność, ja jestem bardzo zadowolony. Średniej wielkości pomidory w granicach od 120 może do 200 gramów. Zresztą będziemy ważyć, to zobaczymy. Twarde, nie będzie problemu z transportem z działki do domu w wiaderku, czy w jakimś koszyku, czy nawet w reklamówce. Nie dowieziecie ketchupu, jest dosyć twardy. Też nie widzę, żeby pękał. Pomidory są podlewane co trzeci dzień w tym roku, więc nie ma tutaj jakichś popękanych pomidorów. Ładnie się wybarwia. Nie widać tu jakichś niedoborów, acz na samych owocach. Na liściach niedobory są zauważalne, ale to już jest za późno na jakieś nawożenie, jak dla mnie. Jak możecie zobaczyć, pomidor gruntowy babinicz cechuje się dosyć dużą powtarzalnością, tak? 5 praktycznie identycznych pomidorów pasuje tutaj tą moją miarkę między nie. Będziecie mogli zobaczyć jego wielkość naturalną, jakąś perspektywę. O, teraz zważymy pomidorki. Waga odpalona. 164 gramy. 150 gram. 140. 120. No to takie normatywne. Prawie identyczne. Tam rozrzut jest w granicach 20-25 gramów. Fajny, fajny pomidor. Ładnie wybarwiony, ładny kolor. Zobaczymy, co ma w środku. To zadecyduje. Tniemy. O. Przy końcówce. Z ogólnodostępnych informacji dowiadujemy się, że nie ma piętki wrośniętej w środek. Także zobaczymy. Tak. Piętka jest dosyć znaczna, ale też ma piękny kolor w środku, taki malinowy. Piętka około centymetra wrośnięta w środek. Nie wiem, ja się tak uwziąłem na te piętki, ale być może to też jest kwestia odpowiedniego nawożenia gleby przed uprawą i wtedy ta część wrośnięta w środek znika. Nie wiem, nie znam się, tylko amatorem. Przekroję jeszcze tego. I tu przy końcóweczce już nóż idzie ciężko, że na pewno będzie to samo, tu jeszcze gorzej. Jest dosyć spory wrost w środek. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak skonsumować. Dawno nie jadłem pomidorów. Ale powiem wam, Robson, nie gadaj z pełnym dziobem. Powiem wam, że bardzo dobry w smaku. Nie taki dobry jak ten żółty ożarowski, ale dobry. Smak porównywalny z tym malinowym retro, którego zrobiłem ostatnio. Jest do zrobienia. Miąższ jest taki, widzicie, on chyba ma bardzo mało tych gniazd nasiennych. Przekroję go tak, żeby zobaczyć. Trzy i tu cztery. 7 gniazd, ale to jest taki pomidor mięsisty. On ma taki miąższ zwarty. Małe te gniazda nasienne. Też nie lubimy, jak z pomidoru się wylewa. To wszystko trzyma się kupy. Na kanapeczkę jak znalazł na bułkę. Ani kropla z niego tu nie wyleciała. Kurde no. To mi się nie podoba. No ale cóż, można to sobie wykroić, już nie będę taki upierdliwy, a jeżeli chodzi, jakbyśmy chcieli go zagospodarować na jakieś przetwory, soki, musy, pomidor z pomidora, no to się wykroi, nie? Albo przepuści przez maszynkę. I cześć! Pomidor mi się podoba, na pewno go zostawiam sobie na przyszły sezon. Będę miał już drugiego pomidora stricte gruntowego do uprawy. Fajny kolor, naprawdę malinowy w środku. Krwisto-czerwona skórka z zewnątrz. Także ostatecznie spokojnie mogę wam polecić tą odmianę pomidora gruntowego babinicz. Nawet dla smaku
i dlatego mięsistego wnętrza warto się o taką odmianę postarać. Dzięki, do zobaczyska, trzymajcie się, hej!